Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrania z gry The Darkness 2. Oczywiście w dalszym ciągu gonimy Swiftiego. Wiecie, tak jak ksywka wskazuje, zręcznie nam ucieka. Wiecie, Swifty to taki jaki chyży czy coś takiego, jeśli się nie mylę. Dobra. Ej, oczywiście tłum kuźwa ludzi, którzy go bronią, jak to zwykle bywa w grach. Nigdy nie będzie walczył sam, aczkolwiek kto chciałby walczyć sam w sumie z Jackiem, tak, więc jest to całkiem logiczne, że sam zwiewa przed nami jak tylko może. Długo wytrzymują, nie? To pewnie kwestia poziomu trudności. Tu jesteś, kuźwa. Nie chodziło mi o oponę, chodziło mi o właśnie to. Kto kuźwa jeszcze do mnie strzela, do cholery? Ja nie wiem. Ludzie do mnie strzelają, ja nawet nie wiem kto. Tak. Ten pan już raczej nigdzie się nie wybiera. Chodź, tutaj mam mam tutaj piękną buteleczkę z propanem. Proszę bardzo, prosto dla was. Barbecue, dziękuję. Serio, nie trafiłem. Dwa heady pod rząd, pięknie. Wybaczcie przerwę, już lecimy dalej. Mordujemy wesoło. O, serduszko akurat nas czeka. Headshot kolejny. Wezmę ten oto drut miedziany i piznę w tamtego gościa. Niewiele to dało, ale pociski załatwiły sprawę. Pięknie. Serio? O, explosive. Czym się różni barbecue od explosive? Zresztą w sensie nie chodzi mi o realny termin, tylko o to, co się w grze, czym się różni. Impale, proszę bardzo. To, że stoicie w świetle, niewiele da, kiedy ja rzucam was przedmiotami, koledzy. Wtedy zacząłem się... Właśnie skończyła mi się amunicja, jestem niepocieszony tym faktem. O. Została ciemność. Pięknie, pięknie. A właśnie, przecież... O, jest inny artefakt, dziękuję. Me gusta. Co do tego, trzeba by próbować tą nową egzekucję, którą kupiliśmy, prawda? Wiecie, tą z amunicją. Tą, którą kupiliśmy w poprzednim odcinku, w sensie. Czekajcie, czy ja mogę coś zrobić z tymi drzwiami? Mogę je wyrwać, co absolutnie nie zjeda, zwłaszcza, że już tam byłem. Okej, okay, nie mam pojęcia, co mi to dało. Dobra, idziemy kogoś osłabić i wyprowadzić nam egzekucję. O, jak ktokolwiek przeżyje do czasu, aż nie dojdziemy oczywiście. Na przykład ten gościu. O! Okej, okay, to było wyjątkowo nie... niefajne. Inna wersja. Daisy Pop, okej. Okay. Coś jeszcze? A nie, tylko wyrwanie. Mam z nami wyrwanie głowy, można powiedzieć, no nie? Tak, tak, mają jakieś dziwne pancerze, nie mieliście wyboru. No to kuźwa, jak nie mieliście wyboru, trzeba było przyjść do mnie, to ja dałbym wam wybór. Pracujecie albo dla mnie, albo dla nich. Teraz już za późno, co najwyżej zginiecie. O Jezu, gościu! Przyjąłeś to za głęboko, nie w tą dziurkę. Potrzebuję... Czekaj, czego ja w sumie potrzebuję? Nic już chyba nie potrzebuję, mogę po prostu iść dalej. Przydałaby się w sumie amunicja, bo tego zawsze jest kuźwa mało z tego co widzę. Myślę, że raczej w takiej strzelance akcji nie będzie jej brakowało, ale proszę, można się jak widać dziwić. Światło. Cichaj, wiem co robię. Na szczęście samemu Jackiemu światło nie szkodzi, tylko i wyłącznie ciemności. Krzesło. Pierdolone lustro. Samolot koło mojego domu. Piękność mieszkania koło Poznania.
automat niezniszczalny, baniak z wodą, również niezniszczalny, kuźwa, macie jakie to wszystko mocne robi w dzisiejszych czasach, prawda? Pan się tam ukrywa, już niedługo. Lecimy. Bang. Drzwi? O, w drugą stronę. No cześć. O, nic nie obiecuję. They gave me an envelope with a whole load of cash in it. Their boss, their leader, whatever. I met him in a brothel, the Brimstone Club, all right? Look, I'm telling you, these guys are some kind of... Hey! Whoa! What are you doing? Hey, the fuck! You miserable fucking friend! What the fuck did you do? I needed him! I needed answers! It was nothing. Oh! Jest ta koperta, o której mówił. Ciemność niestety przejęła kontrolę. To ona zarąba tego gościa. Jackie chciał odpowiedzi. Dobra, wiemy, że ci goście kontaktowali się ze Swiftem i jego ludźmi w burdelu Brimstone Club. And you're up there on the big screen, big as life. You're a fucking movie star. And you're killing all the bad guys, tearing them limb from limb. And you feel good, you look good. Fuck, you are good. And then you realize something. Everyone else in the theater, they're screaming. Because they're watching a horror movie. And you're not the hero. You're the monster. Tak, tutaj Jackie porównał bycie posiadaczem ciemności i tracenie kontroli do tego, jakby oglądać film w kinie, film własnego życia. To tylko ty się dobrze bawisz, bo jesteś w horrorze i nie jesteś głównym bohaterem, jesteś potworem. Okej, nasi kumple sprowadzili Johnny'ego Powella. Jimmy'ego Powella w sensie. Chief. No dobra, pogadajmy z panem Jimmy Powellem. Co się dzieje? O, mam tutaj artefakty, czyli można je oglądać. Poza menu. Fajnie. Mają mroczną aurę i w ogóle. Lubię tego typu wystawy, wiecie, lubię jak właśnie mamy ten swój hub i gdzieś tam sprawiają się nasze osiągnięcia i tak dalej, to jest strasznie spoko. Okej, pogadamy z Johnnym, czyli jednak Johnny, a nie Jimmy, okej. Gościowi brakuje trochę piątej klepki, ale jest okej. Paid you good money to help me figure things out, and you repaid me by skipping out in the middle of the night? For what? Jackie, I did what I could to help you control the darkness. But being around you was becoming a problem for me. The darkness is so fucking seductive. I could hear it whispering to me whenever I was around you. It was starting to change me. Are you gonna kill me? Is that what this is all about? I let it out, Johnny. Now I don't know if I can control it. Let the darkness back out? Jesus Christ, Jackie, that thing is like a slow suicide. Then help me get it back under control. You don't control the darkness, Jackie. You cower in fucking fear of it, and you pray it goes away. The longer the darkness is active, the more it'll try to confuse you. It'll try to trap you, make you see stuff that other people can't see. Okay. I need your help, so you're back on the payroll until I say you can go. Bunch of assholes just came after my entire operation. And whoever gave him this envelope is connected to the darkness somehow. I need you to figure out who they are and what they know about it. Okay, I'll do what I can. It'll go a lot faster if you get one of your gorillas to untie me. Please? Okej, wyciszyłem, bo leciał samolot, ale teraz tak. No dobra, gościu nie miał nic ciekawego póki co do powiedzenia, to on pomógł jakby pogrzebać ciemność w głębi Jackiego, tak by dała mu spokój na 2 lata i teraz dosyć się wkurzył, kiedy się dowiedział, że Jackie tą ciemność wypuścił. No i cóż, będzie nam pomagał, powiedzmy. Nie jest oczywiście do tego przekonany, bo twierdzi, że ciemność kusi go i zaczyna go zmieniać, kiedy jest w pobliżu Jackiego, aczkolwiek, no cóż, zgodził się. Nieważne, czy z własnej woli, czy nie, zgodził się.
but keep an eye on him for me, would you? Okay. Wow, that guy really let himself go. I used to think he was pretty smart. Now he looks like something the cat threw up. Hey, hey, Frank and Eddie are back from the club. They're waiting for you with Jimmy in your office. All right. Thanks, Vin. Don't you listen to that voice in your head, Jackie. You fear the darkness like it was the... Okej, za Johnny'ego nam rozwiążą, będzie się pewnie tutaj kręcił, ale póki co musimy się spotkać z Jimmy the Grape i jakimiś tam dwoma mośkami nas w biurze. Zrobi już research do tego klubu, w którym niby się mamy spotykać. No, dzięki, babciu, ciociu. I'll have it for you in a couple of hours. Nice home-cooked meal is what you need. You're the best. Bet your ass I am. Okej, tutaj babcia nas, znaczy ciotka nas tutaj troszeczkę podbudowuje na duchu. Okej, najwidoczniej kolejne miejsca naszej posiadłości staną przed nami otworem wraz z rozwojem fabuły. Aczkolwiek, no dobra, rozejrzyj się. Elo, elo. Remember, cleanliness? Okej, okay, spoko, mam nie zostawać krwi na podłodze, co? Czy mogę tutaj... A, dobra. Leo? Co tam? Hey, Jackie. I heard you fucked up Swifty and his guys. O, stary. Nie, jakbyś tam był, jakbyś to widział. Vinny? Hey, Jackie, you see Jimmy? Maybe it's me, but you ever think it was kind of weird we got some fucking homeless guy set up in the back room? Okej, okay. Co my tutaj? O, mamy taki jebitny taras, on był chyba zamknięty. Hiya, Jackie. Dolfo. If I had $1,000 for every fucking prick who calls me a weirdo, I still wouldn't have enough to cover their funeral expenses. Okej. Okay. Co? Naucz gołębi... Naucz gołębie porządnej lekcji razem z Dolfo, okej. Okay. This will be just like middle school. Help me take care of these flying rats, would you, boss? Okej. Okay. Okej, okay, możemy postrzelać do gołębi najwidoczniej, to jest strasznie dziwne. Okej. Okay. Pięknie. 3 z 24, serio? To może być ciężkie wyzwanie. Strzelam. Wow, jaka muza w tle w ogóle. Co, serio? To powinno dać kuźwa w walce, a nie podczas sceny strzelania do gołębi. Pięknie. Ta muza, o co chodzi w ogóle? Nie no, śmieszna minigierka i wszystko, nie? Serio? A! Triple kill, pięknie. Co drogą, czy nie możemy zatrudnić kogoś do robienia tego za nas? Musimy to robić sami. Wolę generalnie przeciwników innego kalibru niż gołębie. Dobra. Goddammit, odleciał. 5 opuściłem. Okej, było średnio. Ej, spoko. Once again, mam to. Chill. O, dobra, tym razem mogę. Okej. Okay. Przeładować po prostu po tym, po każdym, jakby po każdej serii gołębi. Gdzie kończą pociski, a to jest złe, kiedy się strzela do gołębi. Serio. Pięknie. Pory wszystkie. Dobra, teraz te gnojeczki. No cóż, Dolph powiedział nam, że jesteśmy średni. Nie możemy być średni, musimy być najlepsi, prawda? Najlepsi ze wszystkich. Best of the best. Dobra, teraz te sku... Serio, no come on, powinien trafić dwa bez problemu. A, trafiłem, dobra. Połowa za nami. Gdyby Jackie poruszał się troszeczkę lepiej, troszeczkę szybciej,
Nie mam nic przeciwko temu, a być może to właśnie to, że takie, że to takie ciężkie tempo poruszania postaci oddziela tą strzankę troszeczkę od innych, wiecie. W Battlefieldach i innych Call of Duty to po prostu postacie praktycznie kuźwa latają, a nie biegają, więc no może, może to jakiś taki rodzaj wyznacznika, powiedzmy. No dalej. Kuźwa, jednego zabrakło. Nie zabrakło jednego. Dostanę coś za to? Nie, dobra, fuck this shit. W sensie, nie. Dobra, okej, okay. Enough tego. Tego dobrego. Kim ty jesteś? Mr. Higgins. No, dobra, kimkolwiek jesteś, okej. Okay. Widzę, że tam mamy sporo terenu do pokrycia. No dobra, nie będę się tutaj, nie będę tracił tego odcinka na łażenie po naszej rezydencji. Jakkolwiek fajna ona oczywiście nie jest. Czyli kuźwa gruby tony dalej siedzi kuźwa w kuchni, bo gdzie mógłby ktoś siedzieć, ktoś o ksywce gruby tony, prawda? Tak, tak, wiadomo. Enzo? Okej. Okay. Enzo i Gioricio? Dobra, lecimy do okej, do naszego biura, które właśnie tutaj. Dawaj to info, stary. Sit down. O tak, like a boss, pięknie. Siedzimy. That Swifty prick was right. The assholes who hit us are hiding out at the Brimstone. What did you geniuses find out? It was Eddie Worden. I was otherwise engaged at the time. He was busy snoring coke off of his ass. Never could multitask. Well, these two chuckleheads are getting their dick spit polished. One of the whores starts running her mouth about the new owners. I had this girl, Camille. She says the place got bought up last month. The new guys took over the top floor. Yeah, but that ain't the best part. Camille says she's seen some weird guy with a limp go in and out of the place. Says he looks like Nosferatu on crack. What the fuck is Nosferatu? Your grandmother. Job and his crew are still there. But it might be worth checking out. All right, enough talking. I'm headed down there. Whatever you say, Jackie. I think Vinny has a friend who works there. Might want to ask him about her. Okay, dobra, mamy info. Wiemy, że tajemniczy klub został ostatnio kupiony w zeszłym miesiącu przez przez kogoś nowego i te nowe osoby przejęły całe górne piętro, a ich a nowy szef klubu wygląda jak jakiś Nosferatu na kraku co najmniej. Okej. Okay. Tak, tak, masz kolegę, wiadomo. Ty tam nie chodzisz, że twój kolega, jasne. I know a girl named Venus. Sure, she can help you out. She's a real handful. Two of them, actually. The new owners are real pissy about the door. They don't let nobody bring a gun in. That's fine, though, because you probably want to learn as much as you can before you, you know, do your thing and scare the living shit out of them. Damn right. Okay, then. You ready to get some fucking answers? Let's get some fucking answers, dokładnie. Lecimy do klubu z striptizem. Mamy tam jakiś kontakt, laskę imieniu Venus. Ona wprowadzi nas do środka, niestety nie... What? What's the matter? This envelope, where did you say you got it again? Off some dead guy that was paid to kill me. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Something wrong, Johnny? Do rzeczy. Mam wrażenie, czegoś mi nie mówisz, kolego. Good luck in your killing spree. Me and the boys will take him to the zoo while you're gone. Retards like the zoo. Okej, okay, zabierzcie go do zoo, spoko, okej. Okay. Tak, idziemy pościskać cudki, jasne. Cudownie. Okej, okay, dobra. Lecimy, lecimy się zabawić. Jenny takes one look at him,
dumped the cone right in his lap. That's when he pushed her. So I did what I had to do. I curbed the little fuck. Figured a few months eating through a straw would teach him how to talk to a lady. Jenny didn't talk to me for a week. Okay. Jackie wspomina wydarzenie dzieciństwa, kiedy on i Jenny jedli sobie lody i jakiś frajer do nich podszedł i zaczął przeszkadzać. Jenny najpierw zrzuciła mu lody na jego spodnie, a potem... O, widzę artefakt. On ją popchnął, no i Jackie zajął się nim odpowiednio. Gościu pił przez słomkę do końca życia. A Jenny miała na jego focha przez tydzień. Okej. Okay. Znośnie. Znając Jackiego, prawdopodobnie, nie wiem, kuźwa, wydłubał mu oczy czy coś takiego, ale no... Chociaż to nie sprawiłoby, że jadł przez słomkę. Może wydłubał mu oczy i wsadził mu je do gardła. Manekiny. Każdy uwielbia manekiny w grach, prawda? Czemu w ogóle do klubu ze stripteasem czy do burdelu wchodzi się przez kuźwa salę z manekinami? Nie myślę, że tak, chief. I'm sure you'd remember. I got a frisky tough guy. Fajny dres. Mogę przejść? Koledzy? This is a friendly joint. No trouble. You packing tonight, hotshot? Spoko, spoko. And spoil a party? Yes, he's clean. Nie mamy żadnej broni przy sobie, absolutnie. Mam miłego wieczoru, na pewno będzie miłe. Right through this door, pal. Okej. Dzięki. Hello. I can make all your dreams come true. Nie z taką twarzą na pewno. Find Venus. Okej. What you need is to work a shift. You don't sleep too for once. Most customers don't like a sleep. Oh, nieładnie, kolego. Mogę tu wejść? Okej, dobra. Hi there, baby. You looking for a good time? Tak. Must be Venus. I'm Jackie, Vinny's friend. Well, any friend of Vinny's is a friend of mine. Why don't you come up to my room? Chętnie. I could arrange something special just for you. Coś specjalnego, jasne, okej. Okay. Follow me, handsome. Jasne, prowadź. Siema, koledzy, fajne dresy. Zielony i czerwony ranger widzę. Na straży jak zwykle. No wiecie, widziałem wystarczająco dużo hentai, że wiedzieć, dokąd to zmierza. Okej, listen to me. Okay. There's no cameras in these elevators, but we ain't got much time. I stash Vinny's gun in my room. If these new guys find it, they'll kill me. They don't play games, Jackie. These are some messed up fucking people. They all clean out and shit. Just promise if anything goes wrong, you won't rat me out. Spoko, nie wydam cię, chill. Gotta get up to the third floor quickly. Are you listening to me? Tak, tak. Yeah, yeah. Jasne. Nie zapatrzyłem się ani nic. Come on, it's this way. Jasne, okej. Okay. Pani ma ukryty pistolet dla nas w swoim... pokoju i przychodząc do tego pistoletu. Cześć, mogę? Nieważne. Nie, żebym był zafascynowany czy coś, nie? Badam teren. On gościu przyszedł się wypłakać najwidoczniej. Okej, tego nie chciałem widzieć. I przyjąc tego pistoletu i zapewne naszych magicznych mocy musimy się dostać na trzecie piętro. I nie możemy do końca wydać pani, ponieważ panowie się nie patyczkują. Nowy właśnie tutaj, nowy szef się nie patyczkuje. Co tam? Czy to jest żeby nowa mapa? Nie, to dalej ta sama mapa, okej. Okay. Nie będę musiał się rozglądać. Przechadzka była miła.
Oj, teraz się zaczyna nowa mapa, tak? Wiecie, po długim loadingu zawsze, aby rozstawiają się pewne nowe relikty. Rura we własnym pokoju. Misiek, kasa. Jakiś stanik, okej. They closed off the top two floors. We figured they was just shooting pornos up there. But then, Chantel went to go see that hunchback guy on the third floor. Now we ain't seen her in a month. Okej, okay. Szefem jest pan z kulą, co? Nice. Dziękuję. Now you go find these assholes and make sure you give him one for me. Shoot Quasimodo up in the head and put us all out of his fucking misery. Spoko. Taki mam właśnie plan. Okej, okay, mamy giwerkę, możemy szaleć. Mamy Darklinga, mamy The Darkness oczywiście. Pięknie. Chyba nie jesteście moim typem wroga, panowie. O Jezu, ale was się zebrało. O, jeszcze żyjesz. Już nie. Wow, rozpołowiłem go idealnie po połowie. Czujecie to? Idealnie, kuźwa. Jak przy linijce. O, i tym pozytywnym akcentem chyba zakończymy sobie ten odcinek. A, wszedłem światło. Ale to jest, że zakończymy. Tak więc w kolejnym odcinku rozerwiemy się w burdelu najwidoczniej. Mam to jeden relikt do znalezienia, tak więc mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach The Darkness 2 u mnie na kanale. Na razie.